Jestem najszybszy. Jeden zwycięzca, czterech przegranych. Dobra, wchodzę w to. Panie i panewki, witamy na Grand Prix w Chłodnicy Górskiej! O rany, to będzie kapitalny wyścig! Ulalalala, tylko na nich popatrzcie! A, mamy tu kilku starych wyjadaczy! O, ale widzę też nowe matki! Idealny dzień, żeby dać czadu na niewielkim miejskim torze, nieprawdaż? Jest tu też oczywiście mój przyjaciel, najsłynniejszy samochód rajdowy w Chłodnicy Górskiej, pan Zigzag McQueen! Za chwilę rozpocznie się wyścig! Podchodzisz do tego bardzo ambitnie, co? Au! No cóż mam powiedzieć? Zwycięstwo to moje przeznaczenie. Zygzaku, jesteś tam? Zygzak! Zredukować bieg. Chorągiewka. Zygzak, obudź się. Co? Wygrałem? Chyba śniłeś. A, tak, śnił mi się wyścig. Wiesz, domyśliłam się. Ale to nie był taki zwykły wyścig. To było Grand Prix w Chłodnicy Górskiej. Ty też brałaś w nim udział. I wójt, a Złomek był komentatorem. Wiesz, co to oznacza? Co? Że jesteś gotowy do wyścigu. O tak, masz rację. No to masz świetną okazję. Wójt cię szuka. Chcę, żebyś się z nim spotkał na wzgórzu. Widziałam też kilka nowych samochodów kręcących się u Loli. Może czekają na wyścig. Wow, chyba muszę zabrać się za robotę. Cześć, mały! Gotów do walki o złoty tłok? Tak, do boju. To ty powiedziałeś, tylko musisz jeszcze trochę poćwiczyć. Trochę się ostatnio obijałeś, więc musimy popracować nad twoją formą przed rozpoczęciem sezonu. Wiesz przecież, że nie wystarczy mieć czterech kółek, żeby wziąć udział w wyścigu. Najpierw musisz wziąć udział w różnych wyścigach, grach i innych konkurencjach, żeby się zakwalifikować. Dopiero wtedy dostaniesz się do pierwszej ligi. To jak? Gotów podjąć wyzwanie? Rozumiem, że to znaczy tak. No,
Proszę, witaj. Cześć. Tak, to jest takie prawdziwe. Więc już nawet nie pamiętam, jak wyglądałeś zanim... Hej, jestem twoją ciężarówką. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział.